Chaos, niezrozumienie, wstyd i remis, który smakuje jak porażka. Cześć, widzimy się na kanale 365 Dni o Piłce, zaraz po tym spotkaniu na PG Narodowym, gdzie Polska podzieliła się punktami z Mołdawią i zremisowaliśmy w koszmarnym stylu 1-1. Na samym początku oczywiście zachęcam tego czerwonego guzika na dole, kliknijcie koniecznie w subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z moimi treściami. No i cóż, tak na gorąco, mówiąc szczerze, jestem wściekły, bo gdzieś widzę to, co graliśmy wcześniej za kadencji Fernando Santosa. No i absolutnie widzę grę reprezentacji Polski bez zaangażowania, bez pomysłu, z dużą apatią i właściwie to, co graliśmy za kadencji poprzednika, więc Fernando Santosa. Natomiast od początku myślę, że pomylił się Michał Probierz, jeżeli chodzi o pomysł na to spotkanie, bo pamiętamy też obrazek taktyczny w meczu Wyspy Owcze Polska, kiedy grał jeden napastnik, kiedy środek pola też był inaczej zbudowany. Dzisiaj Karol Świderski dokoptowany do Arkadiusza Milika. Zmieniony też ten środek pola, bo grał bardzo wycofany Piotr Zieliński kosztem braku Bartosza Sliża i to po prostu nie wypaliło, bo było wiele podań do nikogo, wiele takich zagrań nieuzasadnionych, jakby Polska grała bez mapy, co absolutnie mierdziło i co spotkało się w mojej ocenie z takim dużym nieuzasadnieniem, bo tak naprawdę nie kreowaliśmy, tylko próbowaliśmy zareagować na agresywną, twardą grę reprezentacji Mołdawii, która od początku wyszła z zębem, wyszła z taką pasją, z dużym doskokiem do każdej piłki, na wysokim poziomie, powiedziałbym, agresji i przekonania bez futbolówki, a to u nas zdecydowanie kulało. Początek meczu, stały fragment gry i Tomasz Kędziora, który gdzieś tam patrzył absolutnie w inną stronę niż leciała piłka, zagapienie się, odpuszczenie napastnika, no i ten Nikolaescu, który też, no to jest w ogóle jakiś śmiech przy łzy, no bo ten chłopak strzela nam trzecią bramkę w drugim meczu, no i staje się naszym jakimś takim katem, bo przypominam ten dublet w meczu w Kiszyniowie. No fakty są takie, że ugrywamy ledwie punkt w dwóch meczu z Mołdawią. Ja specjalnie sobie też rozpisałem skład Mołdawii, jeżeli chodzi o przynależność klubową tych piłkarzy, bo często mówimy, że to jest reprezentacja słaba, absolutnie nie z naszej półki, natomiast żeby to jakby tak dobitniej przedstawić, no to warto zapoznać się z tymi klubami i ligami. W bramce reprezentacji Mołdawii bronił zawodnik, który występuje na co dzień w drugiej lidze rumuńskiej. Blok obronny złożony jest z piłkarzy grających w lidze mołdawskiej. Krajcun to jest oczywiście Puszczań Połomica, więc drużyna, która zamyka niemalże ligową tabelę ekstraklasy. Beniaminek oczywiście jest w strefie spadkowej. Dalej to jest Karpaty Lwów, a więc druga liga ukraińska. Liga w Azerbejdżanie i lewy obrońca to jest Spartak Moskwa, więc liga, która absolutnie no, jest jakby wykluczona ze wszystkich tych struktur UEFA. Dalej to jest liga druga francuska. Kolejny piłkarz gra na co dzień w przedostatniej drużynie w ekstraklasie rosyjskiej. Dalej mamy ligę rumuńską, drugą ligę rumuńską, no i napastnik, a więc Nikolaescu, to jest Herenzven. 8 meczów w tym sezonie i jedna bramka, no i też jedna strzelona w tym meczu z biało-czerwonymi. No mówiąc szczerze, jestem wściekły, bo też przed spotkaniem dałem taką sondę na karcie społeczność, czy będzie dzisiaj sensacja, jakby będąc przekonany, że sięgniemy po komplet i zameldujemy się na tym drugim miejscu w grupie, bo to też jest jakiś paradoks, że mimo tego, że te eliminacje no już są przegrane, chociaż jest tam cień szans, żebyśmy bezpośrednio awansowali im do turniejów w Niemczech, a nie przez baraże, no to i tak paradoks sytuacji wygląda w ten sposób, że nawet wygrywając w tym meczu dzisiaj, mieliśmy wysoką szansę, by pojechać na turniej z lokaty drugiej, wygrywając w tym spotkaniu, bo przypomnę, przegraliśmy z Czechami w Pradze, przegraliśmy w Kiszyniowie z Mołdawią i w Tiranie, a i tak los się do nas uśmiechnął, no bo takie wyniki były, a nie inne, że mogliśmy zameldować się na drugim miejscu i oczywiście grając w listopadzie z Czechami po zwycięstwie pojechać na Mistrzostwa Europy. Nawet Wojciech Szczęsny mówił o tym podczas konferencji prasowej, że nie zasługujemy na to i nasze wyniki nie pozwalają nam wierzyć w to, że pojedziemy, bo przypomnę te trzy sromotne porażki plus dzisiaj remis, który absolutnie no, smakuje jak przegrana. Natomiast przede wszystkim myślę, że mam problem, jeżeli chodzi o pomysł na granie, też nie chodzi mi konkretnie jakieś nazwiska, bo okej, kilku piłkarzy grało poniżej oczekiwań, poniżej pewnego poziomu. Myślę, że dobre impulsy dawał Frankowski na flance, czy Grosicki, który pojawił się w końcówce tego meczu, no i zrobił chyba dużo więcej niż chociażby Wszołek, czy inni ofensywni piłkarze, którzy mieli odpowiadać za kreowanie, za tworzenie sytuacji. Nie winiłbym specjalnie Dziczka, bo grał swój dopiero drugi mecz w kadrze i zresztą podobnie jak Piotr Zieliński, no wyglądał w tym meczu bladziutko. Brakowało mi zaangażowania, brakowało mi pasji, brakowało mi też takiej odpowiedzialności za piłkę, bo często to były zagrania niecelne, błędne i też jakby nie spowodowane jakimś takim, jakąś dużą agresją ze strony przeciwnika, tylko po prostu niedokładnością. Jakby brakowało koncentracji i takiej realnej wiary w to, że my w tym meczu możemy się potknąć, bo miałem wrażenie, że kilku piłkarzy reprezentacji Polski wyglądał tak, jakby ta wygrana nam się należała i tutaj od początku trzeba było dawać duże zaangażowanie, a tego po stronie podopiecznych Michała Probierza po prostu nie było. Tak wygląda tabela naszej grupy, tabela grupy E, no i tutaj jak doskonale wiecie, gramy ostatni mecz z reprezentacją
reprezentacją Czech, który już po prostu musimy wygrać. Natomiast tak sprawdzałem na szybko, co by się musiało stać, gdyby, żebyśmy awansowali z drugiego miejsca i zagrali na turnieju Mistrzostw Europy, a nie bawili się w te baraże. No to scenariusz wygląda następująco, a więc Czesi, którzy oczywiście grają z nami, musieliby przegrać, żebyśmy my mogli wygrać, a w kolejnym meczu z Mołdawią musieliby zremisować. Mołdawianie z kolei, którzy grają właśnie z Czechami, musieliby zremisować, plus przegrać bądź zremisować z Albanią, która najpewniej zamelduje się na turnieju w Niemczech. No generalnie wygląda to tragicznie, mówiąc o tych trzech wyjazdowych porażkach plus dzisiejszym remisie, bo to jest kompromitacja, bo to jest naprawdę, powiedziałbym, jakiś taki obraz straszny i obraz, w który ciężko uwierzyć, patrząc na to, jaki mamy zawodników, jaki mamy potencjał, bo ja nie mówię, że mamy złą kadrę czy złych piłkarzy, tylko my po prostu tego nie potrafimy wykorzystywać. Arkadiusz Milik, który gra w tej kadrze już ponad dekadę, no nie jest w stanie sobie poradzić w sytuacji 200%. Musi go wyręczać Karol Świderski, który już od kilku dobrych lat jest spychany na tę pozycję, powiedziałbym 3 czy 4, jeżeli chodzi o napastników, a daje w tej kadrze zdecydowanie więcej. No też wiadomo, czarne chmury nad kadrą, natomiast pamiętajmy, że Michał Probierz dopiero rozpoczyna swoją przygodę z reprezentacją i tak wszedł do niej w roli strażaka, no i myślę, że musi się perfekcyjnie przygotować na ten mecz z Czechami. My musimy trzymać kciuki za naszych rywali, żeby były wyniki takie, a nie inne, to co mówiłem wcześniej, żebyśmy jeszcze wierzyli w to, że możemy awansować z drugiego miejsca, natomiast no znając życie na 99,9 zagramy w barażach i to będzie nasza walka o euro, natomiast wszystko mieliśmy dzisiaj na tacy, wystarczyłoby wygrać, nieważne w jakim stylu, wystarczyłoby wygrać 1-0 po bramce wstrzelonej w 95 minucie i mielibyśmy niemalże turniej w garści. Na samym końcu dajcie koniecznie znać, jakie słowo wam towarzyszy, jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie, a więc pierwsza refleksja, którą wy czujecie po tym meczu Polska-Mołdawia, w mojej opinii to jest wstyd i takie niedowierzanie. Myślę, że niedowierzanie chyba to jest mocniejsze słowo, bo przed meczem absolutnie tego się nie spodziewałem. Natomiast patrząc i oglądając to spotkanie, no coraz bardziej gdzieś tam taka myśl kiełkowała w mojej głowie, że to jest po prostu niebywałe to, co my gramy, no i to też, co gra rywal, który absolutnie wszedł na wyższy level zaangażowania i pasji, który od początku grał z dużą wiarą, której uważam nam w tym spotkaniu zabrakło. Kanał 365 dni o piłce, oczywiście zachęcam do tego guzika o nazwie subskrybuj na dole. Pamiętajcie też o kciukach w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.